Siemaneczko, z tej strony największy hipokryta na świecie? Bez przesady, nie obrażajmy się aż tak bardzo. Ale dzisiaj odcinek pod tytułem Mieście Wysoko. Może bym to tak nazwał, muszę zapamiętać. Chodzi o to, że ty, młody człowieku, a najczęściej jest to przekaz do mężczyzn w młodym wieku, może też być do dziewczyn, bo dziewczyny na pewno też miewają takie problemy, nawet można by było powiedzieć, że również z chłopakami. Po prostu chodzi o problemy, które są wręcz powszechne, bo są to problemy miłosne. Ogólnie nie miesz za kobietami, nie miesz za dziewczynami, nie goń, nie goń za kobietami i nie goń za mężczyznami. Bo, co prawda, na pewno zapewni ci to satysfakcji i potrzeby, których na przykład które nie zostały tak naprawdę uzupełnione u ciebie w domu, poprzez bliskość, miłe słowa, prezenty, gesty, spędzanie czasu i inne tego typu rzeczy. Ale tak naprawdę takie rzeczy często mogą być permanentne, o ile się nie mylę, to chyba znaczy, że chwilowe. Chwilowe. To są rzeczy chwilowe. Zdarza się jedna na kilka, dużo, wielu ilości szans, że na przykład z dziewczyną czy chłopakiem, z którą jesteś, aktualnie skończycie na zawsze. Ale na pewno nie powinniście za nimi gonić, tylko spowodować tak, żeby gonili za wami. A o czym chciałem powiedzieć właśnie? Gońcie za tytułami. Gonitwa za tytułami jest czymś fajnym. Gonitwa za tytułami, gonitwa za rangami, to jest wręcz tak jak w grze komputerowej, że po prostu coraz większą macie satysfakcję, że jesteście coraz lepsi. I takie tytuły to właśnie są na przykład właśnie naukowe. Na początku jesteś uczniem, potem jesteś studentem. Tak naprawdę na bycie uczniem nie masz wpływu do wieku 18, ale na bycie studentem już masz wpływ. Wiesz, że tak naprawdę po skończeniu szkoły to jest twój wybór, czy pójdziesz na studia i staniesz się studentem. I tu już właśnie zaczynasz mieć tą swoją rangę naukową. I w pewnym momencie skończysz ten licencjat, to będziesz studentem licencjonowanym. Nie wiem szczerze, jak taką rangę by nazwać, ale rangi już zaczynają się takie naukowe od tytułu magistra. Już tak naprawdę po zdobyciu magistra, po zrobieniu magisterki, po zrobieniu takiej specjalności w swoim, na swoim kierunku studiów, już tak na dobrą sprawę mógłbyś sobie pójść i zrobić wizytówkę, w której byś miał napis magister i twoje nazwisko. Albo magister jakiegoś kierunku i twoje nazwisko. I już masz rangę, już masz społeczną rangę, już masz społeczną rangę, którą możesz się szczycić, już masz społeczną rangę, którą wewnętrznie czujesz, że jesteś lepszy od ludzi, którzy poddali się w pewnym momencie. Lepszy od ludzi, którzy wyszydzali się, a nie osiągnęli więcej. I potem masz jeszcze większe rangi, potem masz rangę doktora po zrobieniu doktoratu, potem masz rangę doktora habilitowanego po stworzeniu wielu dzieł, po tak naprawdę wykładaniu na samej uczelni, na której na przykład zacząłeś studiować i wtedy już jesteś takim autorytetem nawet dla młodych ludzi, dla ludzi studentów, którzy już mają tą rangę studenta albo i nawet tych licencjonowanych. I właśnie to jest fajne, że ludzie zaczynają w tobie widzieć autorytet nie tylko przez to, co przeżyłeś, nie tylko przez to, ile masz lat, nie tylko przez to, że na przykład jesteś rodzicem, czy przez to właśnie, że jesteś stary, czy przez to, że po prostu przeżyłeś coś, na co nie miałeś wpływu, tylko przeżyłeś coś, co chciałeś przeżyć. Zrobiłeś coś, co chciałeś przeżyć. I niekoniecznie rangi są tylko edukacyjne, naukowe. Są też rangi już takie trochę innego rodzaju, na przykład masz rangi kościelne. Możesz zostać księdzem, możesz zostać proboszczem, możesz zostać biskupem, możesz zostać papieżem na samym szczycie, ale to na pewno, to wiadomo, że to jest ciężkie do zdobycia taki tytuł. Ale już zdobywając takie tytuły, masz tytuł i jesteś człowiekiem, nie tylko człowiekiem z bycia człowiekiem, ale jesteś człowiekiem z tytułu już jakimś sensownym, że już ktoś wie, że on ma tytuł, z nim nie ma co grać tutaj w jakieś kulki. Masz tytuły sportowe, możesz w sztukach walki na przykład jakieś pasy w karate, kurwa, czarny najlepszy chyba jest, ale masz tam kurwa jakieś czerwone, żółte, niebieskie, nie pamiętam szczerze. Ale właśnie
O to chodzi, że możesz zdobywać w życiu tytuły i z tego możesz się szczycić. A czy będziesz się szczycił z tego, że udało ci się poderwać jakąś panienkę, czy poderwać jakiegoś chłopaka, który potem zostawił cię dla kogoś, na przykład kto ma lepszy tytuł od ciebie? Bo ty nie masz żadnego? Właśnie o to chodzi. Goń za tytułami. Żeby być kimś, a nie żeby być nikim. Peace out.